No ja zgadnę wszystkie, chłopie, jestem boomerem. Spartiatic! Żółwie ninja. Na stówę. Pokażą czy nie? Po jednej nutce. Dobra, ez. Dzieciaki z klasy 402. Polo, czy chcesz? No co ma chodzi? Mówiłem, że jestem boomerem. No tak, dzieciaki z klasy 402. O co ci chodzi? Spider-Man. Ale czemu jakieś popsute intro? Popsuty dźwięk, żeby utrudnić. Dlatego nie skapnąłem się od razu. Dlatego się nie skapnąłem od razu. Nie wiem. Co to jest? Ktoś wie? Nie wiem. Nie Ludwiczek. Nie mam pojęcia. Olinek okrąglinek? A, była taka bajka, ale nie lubiłem tego gówna, to dlatego nie wiedziałem. Dobra, ja jestem giga boomer. Ale to dobrze, teraz ogarniam. Za głośno, sorry. A ten Andy? Nie jestem pewny, nie wiem. Tak? Kiedyś miałem na DVD 3 odcinki chyba i Króla Szamanów też. O, Akten Andy. Hulk. Nie! Srebrny Surfer! Hulk pamiętam coś podobnego miał. Ale może mi się pomyliło. No o co wam chodzi, Phil's Old Man? Gigaoro, doceń! Srebrny brek. To jest Digimon. Boomer quiz! Dokładnie tak, widzowie! Zrób quiz na boomera? No robię. To jest Hulk. To jest Hulk. Podobny do Srebrnego Surfera, czy nie? Chyba nie, ale mi się jakoś tak zapamiętałem jako podobny, no nie wiem czemu. Podobny? A, no to dobrze. Nie no, trochę jest podobny. Trochę, teraz. Nie wiem. Power Rangers? Właśnie też pomyślałem, ale daliby tak po prostu, czy... Bo było kilka edycji. Było te Ninja, były te SPD i pary, no, które trzeba zgadnąć konkretne. Ja nie wiem, które to są, jeżeli w ogóle to Power Rangersy. Dobra, ja stawiam, że to Power Rangers Ninja. A nie, Time Force! Jeden widz miał rację, no! Fivehead, ja nie pamiętałem.
Kurde, znam, to ty. Co to jest? Trzeci, ten czwarty? Kurde, co to było? Ja też nie pamiętam dokładnie. Kurde, nie pamiętam. Nie pamiętam tytułu, ale intro kojarzę. Nie, Eddy, w dupę. A, racja. Tak. Jerry i paczka to po polsku było. To jest Power Rangers, czy? Mega Man? Odlotowe agentki? O kurde, nie pamiętam w ogóle intro, nie pamiętam. Ale możliwe. Tak, ale w ogóle nie pamiętam. Za małym boomerem jestem. Gęsia skórka. No to przed chwilą na memach była. To jest fajny quiz, nie? Dzięki motylarz. Dzięki za 2000 Primika. Dzięki spuki słomi. Za 3 miesiące. Witam. Dzięki. Ludwiczek. No nie, no to każdy musi znać. Nie odłożyło się. Digimony japoński opening, tak? A nie jest podobny? Nie wiem, nie znam. Nie było króla szamanów, a on był na Jetix czy Foxki? 15 z teleturniej, ale to chyba nie. Ale fajny kanał. Różne intra. Seriali animowanych, różnych. Nie tylko z Fox Kids, można zobaczyć. Czekaj. Dziękuję za subka bardzo. Alcatraz, dzięki za 4 miesiące. Tu będzie ze wszystkich. Z różnych seriali animowanych, zobaczmy. Różowa Pantera. A to będą jeszcze starsi z Fox Kids. Ale to są legendarne, to nawet, to nie tylko boomerzy znają. Boomer test? Nie. Idę już grać, tylko to. Na jutro boomer test zostawmy i inne rzeczy. Dennis rozrabiaka. Tak sobie po polsku, a po angielsku to jest Dennis Blue. Miał psa takiego białego. Nie wiem, jak po angielsku. Na tylu kanach to leciało? Niezłe oro. Jakaś dziecięca bajka? Nie wiem. Hello Kitty? Nie okrągli. Chociaż może, ale dali by go tutaj. Nie był aż taki popularny. A to jakaś japońska. Ja nie znam w ogóle, nie znam. Nie znam. Walter Melon. O tak, to świetny gość. Co nie to? Walter Melon. No co ty mi pieprzysz, że to nie to? Mówię, że to to. Pokemony w dupę. To chyba każdy zna, tylko boomerzy. Nie, no. Ale Pokemony są ciekawe, bo łączą boomerów i łączą młodych ludzi. Piękna sprawa.
Bo boomerzy pamiętają ze swojej młodości Pokémony i ludzie obecni oglądający bajki, zoomerzy oglądają Pokémony i grają. Gdzie innych trzeba stu, tam tylko kilku nas wystarczy, to proste jest jak drut, bo żak nie może być. To jest ta bajka, taki pomarańczowy kot, ale nie Garfield, jak on się nazywa? Łebski Harry, no, no, no. Tak, tak. Był jeden taki pomarańczowy, a drugi był taki beret. Jest. To jest znane, ale kurde, co to jest? Kurde. Nie pamiętam, siła Gierczak. Nie pamiętam. A racja, była taka bajka. Bobby coś tam. Jak się po polsku nazywało? Nie Świat Bobiego, inaczej. I jakaś nazwa była. To na takim rowerku on jeździł w intro. Ty się pamięta to? To jest ten. Tupę. Ten hak, jak on się nazywa? Co miał kolegę czarnoskórego i na tratwie pływał. Jak się to w dupę nazywało? Huckleberry! Nie no, to musi być to, nie? Albo Tomek Sawyer. Nie wiem. Huckleberry! I widzisz kolega? Widzisz? Stefan Bandera, co? To jest kapitan Jack. Jakie gumisie, niemożliwe, to jest kapitan Jack. Widzisz? Szalony Jack Pirat. A ty pieprzysz gumisie, co ty pieprzysz? Na swym rumaku rączym gna. A Lucky Luke! Piękny ma, ten jeździec kawałek. Ty 24/7 oglądałeś bajki? Tak. Moja babcia miała, bo to kiedyś było tak, że te kanały to trzeba było kupić. Chociaż nie wiem jak jest teraz, bo ja nie mam od lat telewizji. Ale kiedyś musiałeś mieć jakąś konkretną telewizję, żeby mieć dostęp do bajek. I to było rare, moja babcia to miała. To cały czas siedziałem i oglądałem. Całe dnie. Nawet powtórki to samo, po 5 razy dziennie ten sam odcinek. Dziki zachód to jego dom, kiedy rewolwer... Wszyscy u babci oglądali? No. Klasyka. Z siodła na świat patrzy jak... Nie no, Lucky Luke, Daltonowie, ten pies. Power Rangers jacyś? Sonic? Nie pamiętam jak jest Sonic Ojcom. Nie, czekaj, czekaj, to jest... A Moto Myszy z Marsa, bardzo możliwe. No! To one! Ta! Fivehead, to bajka z lektorem była. Polskim, jak z filmy. To było dziwne, ale po czasie. Był dubbing później chyba. Adam Sowie? Nie! To jest w dupę tego! Co to jest? Kleszcz! Kleszcz! Ty, a jest serial Kleszcz! Tera, na chyba Netflixie. Czy tam na Amazonie. To teraz nawet leci. Nie jestem boomerem, to bajka łączy ludzi! Gothic zaraz. A Gothic dzisiaj bez ligi, więc... Chillera. O, Vitamaru! Ja mają album gdzieś. Mam nadal. Z naklejkami. I Spidermana. Życie, życie.
pewno już go znasz. Wyjątkowo. O, to stare jakieś. Wszystko zawsze pojmuje blok. Znany przywódca bandy to Nie wiem, co to jest. Prawdziwszy szef. Co to jest? Top Cat? Nie wiem. To ten kot się nazywa? Gadżet. A Gadżet był film też. Z którego roku jest? Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria! Brrr! Husaria! Mamy szansę!